Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Ale znowu się będzie działo na kanale, kiedy pokażę kolejnego elektryka. I powiem Wam więcej. I będziecie mieli prawo wyrzeć się trochę w tych komentarzach. Bo jak dowiecie się, że to jest samochód, który jest elektrycznym kompaktem i kosztuje ponad 300 tysięcy złotych, to będziecie mieli powody do tego, żeby napisać swoje niezadowolenie. Tym bardziej, że gdyby tak myśleć absolutnie logicznie od początku do końca, Mercedes E-klasa, nowa, 200 dieselek, taki, który przejeździ 1000 km na jednym baku, kosztuje 217 tysięcy złotych. Gdzie jest sens, gdzie jest logika? Dlaczego nowy Nissan Ariya, czyli kompakt w wersji elektrycznej, kosztuje ponad 300 tysięcy złotych? Oglądajcie dalej. No dobra, ale jak ktoś się będzie czepiał, to od razu może łapać mnie za słowa, bo to nie do końca jest kompakt. Tak, to jest crossover, czyli podniesiony kompakt. Właściwie to przecież dokładnie na to samo wychodzi. Płyta podłogowa w nowym Nissanie jest płytą podłogową, która jest wspólna w bardzo wielu projektach, między innymi wykorzystywana przez Renault Megane. Ariya wydaje się być ciekawą alternatywą, bo komu jak komu, no Nissanowi teoretycznie można zaufać, jeżeli chce się kupić elektryczny samochód, bo to przecież oni tak naprawdę mają jedno z największych motoryzacyjnych doświadczeń, bo stworzyli kilkanaście lat temu Leafa, który może nie był piękny, może nie jest jakiś urokliwy, ale jest przyjemnym i w miarę porządnym elektrykiem, który z tego co pamiętam wtedy też był niezwykle drogi, bo kosztował sto kilkadziesiąt tysięcy złotych i wtedy to wydawało się być bardzo, ale to bardzo dużo. No dobra, ale jakbyśmy go porównali do innych samochodów Nissana. Jest krótszy niż X-Trail, tu krótszy, ale rozstaw osi jest większy. Co za tym idzie? Lepsza amortyzacja, lepsze pokonywanie zakrętu. Bagażnik 468 litrów i wygląda całkiem spoko z podwójną podłogą. Zobaczcie, w momencie kiedy wyjmiemy tą górę, jest dosyć pakowny. Sytuacja zmienia się, kiedy będziemy mieli Nissana z napędem na cztery koła, bo tu to miejsce już na dole zajmuje dodatkowy osprzęt elektryczny do napędu osi na tył. To jest egzemplarz, który jest elektrykiem, ale ma napęd tylko i wyłącznie na przód. Ale jest też coś dla tych, którzy lubią popatrzeć, co jest pod maską. Macie elektryka, ale z drugiej strony otwieracie maskę i mówicie: zobacz, sąsiad. Tak to wygląda. Elektryczna jednostka, która... No i tutaj są zdania bardzo podzielone. Bo według niektórych źródeł ma 238 koni mechanicznych, według innych źródeł ma 242 konie mechaniczne, ale coś wciąż oscyluje wokół tej wartości. Jednostka, która napędza tylko oś przednią, ale do tego jest duża bateria. 90 kWh, netto 87 kWh. To wszystko przekłada się na teoretycznie doskonały zasięg ponad 600 km, ale o tym za chwilę. A to wszystko to 300 Nm i 7,6 sekundy do 100 km na godzinę. Znaczy tak czy siak, fajnie, że można otworzyć, że można popatrzeć, ale właściwie nic tu nie zrobisz. Petardą za to jest ten kolor. Chodźcie bliżej. On się też pięknie nazywa. Nie wiem, jak go będzie widać w kamerze, natomiast teraz wygląda tak sobie, jak zakładam słoneczne okulary, wygląda niesamowicie, bo dostaje takiego absolutnego blasku, ale ma też piękną nazwę. Agatsuki. Albo jakoś tak. Ale brzmi podobnie. Dwudziestki za 8 tysięcy złotych. Ale dobrze wygląda w ogóle ta felka, co? Jakby ten design z felk w samochodach elektrycznych naprawdę mi się podoba. Nie mówię o szerokości, bo one zawsze są troszkę węższe, żeby stawiały mniej oporu i tak dalej, ale designersko są super fajne. Tyle, że to nie są w 100% alufelki, tylko zobaczcie, to się zdejmuje czy nie? To jest plastik. Widzicie? Są takie jakby kołpaki. Alufelga jest tu i na tą alufelgę jest jeszcze dołożony kołpak. O.
A, to się chyba nie zdejmuje. No ale tak czy siak, jest to równie plastikowe. Wnętrze naprawdę wydaje się być całkiem obszerne. Zobaczcie. Zajmuje w ogóle na spokojnie miejsce. Mam tu nawet całkiem dużo miejsca nad głową, chociaż nie należę do dwumetrowych gości, to raczej 1,81 m. Dywan taki, który jest prawdziwym dywanem. Podgrzewana kanapa z tyłu, plus dwa dodatkowe złącza USB. I powiem Wam, że to akurat robi nawet całkiem miłe wrażenie. Dlaczego? Bo jak patrzysz na wykończenie tego wozu, to widać, że oni się postarali. Tu najczęściej w samochodach tej klasy mamy jakiś plastik albo jakoś to źle wygląda, a tu mamy, oczywiście to jest prawdopodobnie plastikowa skóra, ale w połączeniu z tym materiałem, z tym obszyciem tutaj do końca, dobrze to wygląda. Znacznie lepiej niż moje ubrudzone w błocie buty. Nawet boczki są całkiem fajnie wykonane. Taka prawie alkantara. Tutaj mamy plastik, który jest w fajnym kształcie. Z jednej strony mógłby być normalnym, nudnym plastikiem, a tutaj się wszystko tak naprawdę zgadza. Z przodu jest podobnie. Ale tego oczywiście można się spodziewać, bo wszyscy, którzy projektują samochody, tak naprawdę przykładają się najbardziej właśnie do tej przestrzeni, dla pasażera i dla kierowcy, więc tu musi być super wykończony i super wykonany. I swoją drogą zobaczcie, że to całkiem fajnie wygląda. Fajne jest to, że w Nissanach siadasz zawsze w fotelach, które wydają się być takie mięsiste, przyjemne, że siadasz, jest ci od razu po prostu bardzo wygodnie. Z jednej strony mamy fajnie wykonane te boczki, deska rozdzielcza, która jest jedną całością, ten tunel środkowy, który można przesunąć i robi się trochę jak w amerykańskich samochodach z lat 50. To też jest ciekawe rozwiązanie technologiczne. To jest jedna z rzeczy, za co naprawdę lubię elektryki. Czyli płyta podłogowa, która jest absolutnie płaska. Zobaczcie, tu nie ma miejsca na skrzynię biegów, bo tej skrzyni biegów po prostu nie ma. Dlatego można zrobić płaską podłogę. To samo było na przykład w Fordzie Mustangu Mach-E. Uwielbiałem to, kiedy wchodzisz do tego samochodu i masz tu pełną przestrzeń. Odsuwasz sobie to, a to jest maksymalnie już przesunięte. I jest tak jak w Amerykanach lat 50. albo Mercedesach z lat 50. Dlatego te biegi były zawsze przy kierownicy, żeby one nie były tym pałąkiem, który jest tutaj w środku i przeszkadza. Tylko po prostu jedziesz, puf, i siedzisz sobie w ten sposób. Ciekawe jest w ogóle rozwiązanie między innymi przycisków czy zaprojektowanie tej całej konsoli. Zobaczcie, że tak naprawdę to wszystko jest takie w miarę jednolite. Nie jest takie do końca tandetne i plastikowe, jak można byłoby się spodziewać, kiedy patrzysz na to pierwszy raz. Swoją drogą te przełączniki są poukrywane w tych drewnianych albo ala drewnianych panelach. O! A! To jest od tego schowka. Dobra. Czyli zobaczcie. Pach. Pach. I pojawia się dodatkowy duży schowek. Mega mi się to podoba, że te przyciski są schowane, chociaż ja jestem zwolennikiem i uwielbiam takie przyciski, które są prawdziwymi przyciskami, ale powiem Wam, znaczy designersko to dobrze wygląda, natomiast sam taki komfort naciskania tego i nie wiem, czy to się włączyło, czy to się nie włączyło, poczekaj, odpalimy go. A, teraz to niby działa. Tu działa to delikatniej. Ale tu już trzeba naprawdę się namęczyć, żeby to nacisnąć. To jest głośnik dodatkowy, czy to jest tylko... Tak, tu jest chyba głośnik, a tu jest światełko jakieś. Trochę pracuje, ale zobaczymy zaraz, jak będziemy jechać, czy to stuka, czy nie. Bardzo mi się podoba nie tylko to, że ten element drewnopodobny jest tutaj zastosowany z tymi przełącznikami, ale w ogóle kolorystyczne połączenie, zobaczcie i zwróćcie uwagę tej złotej linii, takiej miedzianej linii z tym materiałem, który nawiązuje chyba do alkantary albo jest alkantarą. Zresztą ma takie nie do końca równe przeszycia i to jest fajne. Ten przełączniczek, zobaczcie, który jest ukryty. Dobra, faktycznie trzeba się... Faktycznie trzeba się tutaj nieźle dopatrzeć, że to jest dodatkowy przełącznik, podobnie jak od świateł awaryjnych. Ale jak już wiesz, że to działa, to fajnie to wygląda.
A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. O, to wam chcę pokazać. Póki jesteśmy na nierównym, posłuchajcie. Jesteśmy na drodze z kocich łbów, które nie są równe. Tu są duże wyboje. I zobaczcie, jak zaskakująco dobrze to zawieszenie wybiera. Jak zaskakująco dobrze ono pracuje. Gdybym jechał tutaj Golfem 4, 5, 6, 7, czy jakimkolwiek innym samochodem, nawet crossoverem podniesionym, tego komfortu by takiego nie było. Zobaczcie. No naprawdę spoko. Z czego to wynika? Wynika to też z tego, że elektryki nie są stworzone do jazdy z dużymi prędkościami na tak zwanych niemieckich autostradach. No one się do tego zupełnie nie nadają. Więc od razu dają im ograniczenie prędkości do jakichś 100, nie wiem, 80 km na godzinę i konstruując to zawieszenie i konstruując ten samochód, one jest strojone na to, żeby ten samochód po prostu był dużo bardziej komfortowy i wygodny, a nie żeby dobrze prowadził się przy prędkościach ponad 200 na godzinę na autostradzie. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać dużo fajną, dużo lepiej zestrojone zawieszenie, dużo przyjemniejsze do takiej jazdy na co dzień. Oczywiście ono nie będzie tak perfekcyjnie przy dużych prędkościach, ale przy takiej jeździe na co dzień spoko. To akurat w elektrykach naprawdę doceniam. Teraz patrzcie na to. I taksówka za nami. Jeżeli już nie chce wam się za długo siedzieć i oglądać tych, którzy siedzą z tyłu na kanapie, to przerzucasz pach i obraz ci się przerzuca na wyświetlacz. Całe lusterko staje się wyświetlaczem i daje z kamerki, która zamontowana jest na górze. Zresztą zobaczcie, no tutaj mamy całe menu do tego wszystkiego. Dobre, co? W czym było jeszcze to rozwiązanie? W czym ono było? W Maserati MC20. W Maserati MC20, w którym absolutnie nie było żadnej możliwości, aby oglądać to, co się dzieje z tyłu, bo w lusterku nie widziałeś nic poza tym, że miałeś zabudowaną szybę z tyłu. I żeby cokolwiek można było zobaczyć, to lusterko w MC20 było dokładnie w takiej formie. Przyspieszenie do setki to 7,6 sekundy, ale ono jest dosyć takie specyficzne, bo przez to, że on ma napęd tylko na przód, a nie napęd na cztery koła, oni wymyślili mu w pewien sposób ograniczenie na te pierwsze kilometry, które się napędzasz. Żeby nie było pełnego uderzenia od razu tych 300 N na koła i już się od razu urywały, nie wiem, tam przeguby albo cokolwiek, co tam jest i przekazuje ten napęd na opony i opony na asfalt, to dodajesz mu nawet pełen gaz i ta wskazówka, ona sobie najpierw idzie 20, 40, 60, jak on się już rozpędzi tak około 50 km na godzinę, dopiero on dostaje 100% momentu obrotowego, że dopiero wtedy jest w stanie jechać troszkę szybciej. Gdyby tego nie miał, to powiem wam, że te 7,6 spokojnie można byłoby złamać, ale pewnie na niekorzyść materiałów eksploatacyjnych dla tego wozu. Suma summarum, najważniejsze w samochodzie elektrycznym jest co? Zasięg, no bo jak pojedziecie na narty albo jak pojedziecie na wakacje. No więc w takich bardzo optymistycznych założeniach to jest ponad 530 km na tej baterii, która jest w środku. No ale musicie być naprawdę wielkimi optymistami, mieć szczęście, mieć słonko i wiatr, który będzie wiał
wiatr wiał wam w plecy, a najlepiej będziecie jechali sami, a rodzinę wyślecie autobusem albo pociągiem elektrycznym na przykład i będzie tam czekała, żeby dodatkowo go nie obciążać, tym bardziej, że Nissan w wersji elektrycznej, jak się domyślacie, nie jest samochodem, który jest super, hiper lekkim, bo w tej wersji z tą baterią to jest w granicach 2150 kg. Widać mnie coś? Ale zobacz, nie widać pewnie mnie, ale dzięki temu teraz widać, jak fajnie działa to lusterko. Jezu, strasznie wyglądał ten człowiek, który tam w środku siedział, jakiś obcy był. A nie, to dziecko. Dobra, nieważne. Nie drążmy tego tematu. Więc, zasięg, mówiłem wam, że 530, ale to są oczywiście dane fabryczne. W rzeczywistości, kiedy temperatura spada do około 2 stopni, taki realny zasięg to jest 300 km. I te 300 km jesteście w stanie zrobić. Kiedy jest tak jak teraz, zobaczcie, to jest w granicach 14-15 stopni, bateria ma 83%, a ja mam zasięg na 323 km. I oczywiście w takiej sytuacji, kiedy jeżdżę, jak wiecie, samochody elektryczne kochają jazdę po mieście, więc włączam sobie system, teraz sobie go wyłączyłem, czyli włączam go sobie jeszcze raz, i pedał, tym przyciskiem, który muszę wcelować i naprawdę wiedzieć, gdzie celuję, no bo jakby tego nie widać i nie czuć pod palcem, swoją drogą sam sobie zaprzeczam, ale po prostu zaczynam znajdować wadę w tym rozwiązaniu. To, że jest ładne, nie znaczy, że to działa i funkcjonuje. I wtedy jesteśmy w stanie zrobić to w granicach tych trzech paczek. Uważam, że to całkiem sensowny wynik. Ale co za tym idzie? No pojedziesz w taką trasę szybką, czyli 100 km w jedną i 100 km w drugą, bo w trasie ten pojazd będzie zużywał znacznie więcej niż po mieście, więc on w trasę absolutnie się nie nadaje i nie myślcie o tym, że to jest samochód, którym będziecie jeździli na wielkie rodzinne wyprawy, na narty, szczególnie w mrozie albo nad morze, bo to nie jest to auto, zdecydowanie. Ładuje się maksymalnie z prędkością 130 kW, czyli jeśli będziecie mieli szczęście, znajdziecie taką ładowarkę, która nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości będzie tyle w stanie podać do niego, to od 10 do 80% zajmie wam to jakieś pół godzinki, mniej więcej. No ale też swoją drogą będzie kosztowało mniej więcej tyle, co zatankowanie diesla, no bo im szybsza ładowarka, to ten prąd w tej ładowarce oczywiście jest droższy. Więc pamiętajcie, że elektryk jest samochodem, który na razie, całe szczęście, póki co kupujecie z wyboru, a nie z przymusu i musicie też znać jego wady. Podsumowując ten wóz, powiem wam, że to jest całkiem sensowny crossover. Fajnie wykonany, fajnie wyciszony, bardzo przyjemny do jazdy. Z jednej strony ta moc nie wydaje się jakaś super, hiper wielka, nic mu nie brakuje. Ale dlaczego kosztuje ponad 300 tysięcy złotych? Dlaczego w porównaniu do Mercedesa klasy E, który jest zupełnie innej klasy, zupełnie innym standardem, jest aż tak drogi? Wiem, że się przyczepiłem tego Mercedesa, ale dla mnie ten Mercedes klasy E w wersji 200 z tym zbiornikiem na 1000 km w dieslu jest takim troszkę czymś nieco bardziej przyziemnym, a z drugiej strony marzeniem wielu. I teraz mamy do czynienia z Nissanem, który kosztuje ponad 3 paki w tej wersji, jest elektrykiem, a tak naprawdę jest samochodem miejskim i wokół miejskim.